Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich na kolejnej obserwacji nieba live. Mamy niedzielę, 9 lipca 2023 roku i kolejny wspaniały, ciepły, letni wieczór. To nawet widać na tym obrazie, że górujący trójkąt letni nawet uwydatnia się powolutku Droga Mleczna. Z tego obrazu bije już sam klimat tej dzisiejszej nocy, że jest naprawdę przepięknie, astronomicznie, kosmicznie i przyjemnie. Tomek Mikser, widać, słychać oraz powitać. Z kim się widzimy jeszcze? Gib Gib Blantar, Lucek, Zawisza Czarny. Lucek pisze, że już były super czaty, jeszcze się nie pojawiłem. Nie no, moi drodzy, jesteście z każdym live'em zaskakujecie mnie coraz mocniej. Zaraz sobie zerknę, kto tam podrzucił super czata. Dawid, Norbert, Łukasz Wasilewski, Artur Jasiński, Szymon Hoffman, Piotr Dominik z Andrew W, Lekturki Eryk, mój panie, Mati.pl02, Magda Halicka, Jan Kowalski, Gosia Karolewicz, XYZ, Asia 99, Astilek, witam was serdecznie, a wszystkich was jest już w tej chwili 424 osoby na tym live'ie kończącym weekend. Lubicie niedzielne live'y? Dajcie znać, w jaki dzień tygodnia najbardziej lubicie oglądać live'y. Myślę, że ma to znaczenie i na pewno macie jakiś taki ulubiony czas, kiedy to właśnie macie tę chwilę, w której możecie się spokojnie zrelaksować i być tutaj z nami na żywo. Kętrzyn pozdrawia, Regina pisze, wszyscy obecni. Nocny Obserwator mówi o piątku, sobota, czyli jednak okolice weekendu chyba są najlepszym czasem. Takie live'y też umilają czas, myślę, że w pewien sposób umilają życie. Więc też nie do końca wiadomo, kiedy jest dobry czas na live'a. Widzę, że piątek, sobota, piątek. Piotrek pisze, że na urlopie. A, czyli jednak wolicie w weekend, bo też fajnie, kiedy podczas ciężkiego tygodnia pojawi się taka transmisja na przykład w środku i można sobie na chwilkę odetchnąć i pomyśleć o tym, że jeszcze dwa dni przy okazji popatrzeć w najciekawsze zakątki kosmosu, ale naprawdę jestem lekko zaskoczony, że przede wszystkim wskazujecie piątek, sobotę i niedzielę. Ten czas to piątek i sobota, napisał Zbyszek. Zależy, bo chodzę na zmiany XYZ. O, słuchajcie, weekendy dominują. Dobrze, co dziś w programie? Nie wiadomo, nie ma żadnego programu. Wczoraj wam mówiłem na transmisji słonecznej, że odpalimy po prostu teleskop. Będzie to taki open teleskop, chyba użyłem takiego określenia nawiązującego do open mic w przypadku stand-upów. Będę czekał na wasze propozycje, będę czekał na wasze pomysły, będziemy sobie rozmawiać i przy okazji oglądać niebo, taka astropogawędka. Faktycznie, zobaczcie, Droga Mleczna się już zarysowuje. Mimo że mamy półtorej godziny po zachodzie słońca i według stelarium niebo się jeszcze u mnie zbytnio nie ściemniło. Mamy dokładnie 22:39, gdzie jest słońce w tej chwili. Wiadomo, że pod horyzontem, ale na jakiej wysokości? Jeszcze nie rozpoczął się zmierzch astronomiczny, ale rozpocznie się lada chwila. Podczas zmierzchu astronomicznego niebo nie jest jeszcze całkowicie ciemne, ale stelarium również symuluje, że ta Droga Mleczna powinna być widoczna. A co dzisiejszej pięknej, ciepłej nocy możemy zobaczyć na niebie? Nad zachodnim horyzontem Wolasz i konstelacja Korony Północnej. Wolasz z tą jasną, pomarańczową gwiazdą Arktur. Na północnym zachodzie widzimy już Wielki Wóz i gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. Ten obszar nieba najlepiej widoczny jest wczesną wiosną. Widzimy, że odchodzi na razie daleko na północ. Góruje Herkules, wysoko również Lutnia. Przez sam zenit przechodzi smok, głowa smoka konkretnie. Na południu mamy również wężownika niziutko, Antaresa i konstelację Skorpiona. Gdzieś tam niziutko przy południowym wschodzie wyłania się Strzelec. Mamy również konstelację Tarczy nieco wyżej, być może tam zawędrujemy dziś. Także konstelacja Orła świetnie widoczna, Łabędź i o Lutni już wspominałem. Trójkąt letni
te gwiazdozbiory będą widoczne w naszym widoku All Sky. Dzisiaj Frania z kamerą ASI 585, to zobaczycie za sekundkę, a jako kamera dodatkowa mamy ASI 462 w trybie All Sky. Na północy Kasiopeja, Cefeusz, Perseusz i Woźnica. To jest ten czas, kiedy Woźnica i Perseusz, konstelacje kojarzące się z bardzo zimnymi styczniowymi nocami i grudniowymi, kiedy widoczne są niemal w zenicie, przechodzą przez sam zenit, w takim czasie, jak obecnie mamy, czyli latem, wędrują niziutko przy północnym horyzoncie i często goszczą obłoki srebrzyste, które chyba pojawiły się na niebie wczoraj. Wczoraj tak widziałem zdjęcia z różnych zakątków Polski na naszej astrowiedzy, czyli tam, gdzie możecie swoje zdjęcia obłoków publikować, a także w temacie SWO obłoki srebrzyste. Czy jesteście w stanie rozszyfrować, na co patrzy Frania w tej chwili? Zobaczcie, tu jest Vega, tu jest lutnia, tutaj mamy konstelację Orła, drogę mleczną sięgającą do drzewka, które zawsze nam przeszkadza, zwłaszcza podczas ostatnich pełni księżyca, i konstelacja Łabędzia, majestatycznie rozłożone skrzydła Zeusa. Ta konstelacja symbolizuje Zeusa. On, załatwiając wiele różnych spraw w greckiej mitologii, przybierał różne postaci, tak aby po prostu ułatwić sobie zrealizowanie różnych zadań, które przed sobą sam najczęściej stawiał. Pokate Corone Borealis, pisze tak przy okazji ostatniego odcinka. To jest dobry plan, chociaż nie jestem zbyt dobrze ustawiony do tej gwiazdy, ale może faktycznie warto byłoby na nią spojrzeć. Widzę, że wpadają super czaty, więc obiecałem, że spojrzę na nie. Wow! Dziękuję Piotrkowi Nawrockiemu, dziękuję Dominikowi Skurzokowi. Dyszka za fajny live na nowy tydzień. Dzięki. I Piotr P. Wow! Ale potężny donate. Poproszę tą piękną trzynastkę, gromadę kulistą z Herkulesa. Myślę, że damy radę, jeśli chodzi o Herkulesa. Zapytałem najpierw, na co patrzy w tej chwili Frania? Pierścień? Niestety nie. Andromeda? Absolutnie nie. Te zeusowe zadania. Okej, wiadomo. Czyżby Frania patrzyła na ciemną mgławicę E? Nie. I Huntle również nie, ale mamy komentarz od Pawła K. W Albireo albo Altaira? Nolik65 napisał Albireo i teraz nie wiem, który z Was wygrał, bo Paweł udzielił niekonkretnej odpowiedzi, nie udzielił prawidłowej, powiedział albo w Albireo, albo w Altaira, a Nolik też nie udzielił odpowiedzi, tylko zadał pytanie. Prawda jest taka, że Zbyszek Zysk napisał, Zbyszek również napisał Altair. Prawda jest taka, że celujemy właśnie w Albireo. Dzisiejszy setup, już wspominałem, kamera ASI 585 w 16-calowym teleskopie na montażu Dobsona. Co to oznacza? Że przede wszystkim chciałbym, abyśmy celowali w obiekty małe, w mgławice planetarne. Być może niektóre obiekty sobie powtórzymy. Pamiętacie taki live z zeszłego miesiąca, kiedy chciałem użyć tego setupu kamerki ASI 585 z Franią i coś się dziwnego działo z kolimacją, z szarpaniem, w ogóle dzisiaj prowadzi wspaniale. I tam to był właśnie live z mgławicami planetarnymi, chciałem je obserwować przez ten setup. Nie wyszło wtedy, wrzuciłem ASI 294, ona już nam pięknie poprowadziła transmisję do końca, ale dziś część obiektów będziemy powtarzać. Lanzu pyta o pierścień. Będzie pierścień. Chciałbym może WR-124 zobaczyć przez chwilkę. Możemy wrócić do niektórych mgławic planetarnych. Huntle byłoby też chyba przyjemnie zobaczyć w takiej konfiguracji sprzętowej. A potem możemy wymyślić też różne inne rzeczy. Velon jest dobry na szerokie pola.
Ale możemy sobie oczywiście po welonie pospacerować, obserwując go w różnych... obserwując różne jego fragmenty. A to Albireo, piękny układ podwójny z konstelacji Łabędzia, układ, który szczególnie dobre wrażenie robi na pokazach nocnego nieba, kiedy stoimy z teleskopem, pokazujemy jakiejś grupie niebo, to Albireo zawsze spotyka się z uśmiechem obserwatorów, ponieważ bardzo uroczo prezentują się te gwiazdki, oglądane wizualnie. Ja powtarzam to czasami, tak naprawdę, mimo że dzięki takiemu teleskopowi, ale przede wszystkim kamerom, widzimy więcej niż moglibyśmy zobaczyć wizualnie, to i tak nic obserwacji wizualnych nie zastąpi. Ja wam tutaj nie mogę pokazać tego tak, jakby widziało to oko, bo przetwornikiem obrazu musi być kamera. I wracając do tych gwiazdek, to jak one pięknie migoczą, jak takie dwie wbite szpileczki o różnych kolorach. Troszkę teraz je przepaliłem i możecie nie do końca dobrze widzieć, że ta po prawej jest bardziej pomarańczową gwiazdą, ta po lewej niebieską. To jednak, myślę, nie, chyba jest to widoczne dosyć dobrze. Jeśli zejdziemy może właśnie troszkę z jasności, będzie to jeszcze bardziej skontrastowane. Dodatkowo, oprócz tego, że mamy ASI 585C i Synte 16, to jeszcze koło filtrowe z takim filtrem jak UHCS, z filtrem 850 nanometrów. Wkręciłem też UV, nie wiem po co, ale kiedyś się przydał. Przy czym to on się przydał? A, przy rozbijaniu Izara. To było fantastyczne doświadczenie. Zobaczyć gwiazdę podwójną, która jest trudna do rozdzielenia w świetle widzialnym ze względu na dużą jasność składników, a potem okazało się, że kiedy spojrzymy na nią w ultrafiolecie, to ten dużo słabszy, bliski składnik emituje tyle ultrafioletowego światła, że był tak samo jasny jak ten czerwony. To w przypadku Izara, który UV różni się, który w UV nie emituje takiej ilości światła jak ten niebieski. Czy mocno różni się obraz między tym, co widzimy na transmisji, a tym, co masz na komputerze? Chodzi ci o to, jak YouTube to przetwarza? Myślę, że 80%, widzicie 80% tego, co widzę ja u siebie. Jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o jakość, bo kolorystycznie powinniście widzieć to samo. Chociaż wyświetlacz tego komputera jest średni. Zobaczcie, robi się coraz ciemniej, coraz więcej gwiazd mamy w naszym widoku. Dobrze, Piotr P. prosił o M13. Możemy tam na chwilkę polecieć. Zobaczymy przy okazji, jak nam trafi. O, ta M13 już tak bardziej na zachodzie jest. Czas jednej klatki w All Sky to 8 sekund. Pięknie trafione. Zaraz wam pokazuję. I tak myślę, że dzięki Piotrowi zakończymy sezon obserwacji tej gromady. Myślę, że już więcej nie będziemy... A skoro w sumie już poleciałem w tamtą stronę, to może tę koronę Borealis byśmy zobaczyli? Troszkę się nie ustawiłem do obserwacji tej części nieba, a ma to istotne znaczenie.
taki teleskop jednak nie jest zbyt mobilny. Moi drodzy, M13 właśnie teraz. Zmieniamy podpis, rzecz jasna. M13, gromada kulista. Odległa od nas o 25 tysięcy lat świetlnych gromada składająca się z kilkuset tysięcy gwiazd, ale miliona się tam raczej nie doliczono. Czy grill był? Wczoraj. Wczoraj był grill, dzisiaj troszkę czasu na słoneczku, ale wracam do was. Wróciłem od razu, zacząłem rozkładać sprzęt. No i live'ujemy. Pamiętajcie dać 1080p, napisała Gosia Karolewicz. No ja mam nadzieję, że wy o tym już doskonale zawsze wiecie. Jeśli M13, to i M92 można by było w Herkulesie, napisał Fanzon. Możemy spojrzeć, jasne, jak najbardziej. Zobaczę jeszcze tylko, czy to wszystko jest ok, czy to ok się prezentuje. No i coś mi się te gwiazdki nie podobają. Czy to ostrość? Czy to jest nieosiowo? Widzicie, patrzcie, wtedy był taki kłopot i teraz też się pojawił. Coś ta kamera nie chce współpracować od dwóch live'ów z Syntą. Ustawimy na jakąś jasną gwiazdę za momencik i zrobimy ostrość, dokładnie. A z kim ten grill, napisał Bartek. Moi rodzice przylecieli. Na co dzień mieszkają w Anglii. Także mieliśmy rodzinne spotkania. Halo, halo, ponad 600 osób, a tylko 383 lajki, zauważył Bartek. Już mamy 402 osób, faktycznie około 680. Przypominam o możliwości oceny tej transmisji. Gwiazdki faktycznie mi się nie podobają, ale myślę, że to może być też kwestia ostrości, którą za chwilkę sobie dogramy. Może na Arktura. To już w ogóle... To ja tak delikatnie przestawię stolik i będziemy mogli spojrzeć na tę koronę Borealis. Czyli tak jak zasugerował Paweł, jeśli dobrze kojarzę, będzie to spojrzenie na gwiazdę, o której był wczorajszy odcinek. Mr. Supermall, a idziesz spać, bo na drugą do pracy, trzymaj się. A Frania miała czas wyrównać temperaturę, pyta Lucek. Miała około 2 godzinki na zewnątrz. A jest bardzo ciepło, więc generalnie tutaj kwestia wychłodzenia raczej nie wchodzi w rachubę. Witam Grześka Czerneckiego. Delikatnie się przesunę. I polecimy do... do Arktura i do tę koronę Borealis. Oj, teraz tutaj się światło zapaliło. Czekajcie. Ono za momencik zgaśnie. Przełączymy się może na ten widok. I obejrzymy tę koronę Borealis. Nie ma jej w pilocie, więc będę musiał spisać jej współrzędne ze Stellarium.
A mamy tam tak. Rektascensja 15:59:31. Czyli 15:39,5 i plus 25:55. Słychać wziął? W Stellarium mogliście zauważyć, że podpisana była jako Blaze Star. Bywa nazywana również płonącą gwiazdą właśnie ze względu na te wybuchy w 80-letnich odstępach. Z tym, że mamy już płonącą gwiazdę na niebie, ale to jest mgławica. Płonąca gwiazda, natomiast tutaj mamy typowo nazwę dla gwiazdy, ale faktycznie w astronomii czasem niektóre rzeczy po prostu są tak nieustandaryzowane, powtarzają się. Moim zdaniem powinno być to o wiele bardziej, o wiele lepiej dopilnowane. Na razie nie oglądamy M13. Gdzie my jesteśmy dokładnie w tym stelarium? I na niebie. Takie trzy obiekty. O, sporo tutaj gwiazdek powinniśmy widzieć. ASI 585, Synta 16. Próbuję się zorientować teraz w tych gwiazdkach. Pole jest niestety malutkie, więc łatwo, lekko nie będzie. Ale myślę, że pójdzie nam sprawnie. Już nie wiem, czy nie patrzymy przypadkiem na nią. Tu są takie trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. To jest dość charakterystyczny układ. Sprawdźmy sobie. Chodzi mi konkretnie, już wam pokazuję. Muszę znaleźć w Stellarium tą gwiazdę i taki tutaj ciekawy. Tu jakaś galaktyka nam wpadła. To powinniśmy widzieć, jeśli niczego nie pomyliłem, stukując współrzędne. Blaze Star to nie jest to ani to. Tu mamy galaktykę. Tamta gwiazda jest dość jasna. Czy wy widzicie na czacie? Jeszcze popatrzę dookoła. Trzeba włączyć tryb poszukiwacza, czyli te bardzo króciutkie klatki. I teraz musimy szukać. Co słychać na czacie? Czy filtr bader neodymowy jest dobry, aby zminimalizować sztuczne miejskie światło? To jest całkiem niezły filtr. Ledwo słyszę Mateusza, napisał Eraf. To znaczy? Chyba jest z głośnością wszystko ok.
Zaraz powrócę na czat, zobaczę tylko, gdzie się poruszamy. Jeszcze raz uderzę w tamte współrzędne. 15, 39,5, 25, 55. 15, 30... Jeszcze raz, co ja zrobiłem? 15, 59. Aha. I plus 25, 55. Coś czułem, że mogło nie pójść właśnie. Dlatego powiedziałem, że o ile dobrze wpisałem te dane. Zagapiłem się na coś. Teraz powinno być lepiej. Czy to by była ona? Jeszcze mało gwiazd widać. Tu i takie mamy 3. Stellarium. Blaze. I raz, dwa, trzy. To by było to. Tak, to jest to. I tutaj jakaś galaktyka. Wszystko się zgadza. No, Frania celuje pięknie, tylko operator troszkę zawiódł. Blaze Star. Te koronę Borealis. Główna bohaterka wczorajszego odcinka. Teraz mam wrażenie, że te gwiazdy są ok. Nie wiem. Zaraz to sprawdzimy na jakiejś jaśniejszej. Aktualnie oglądamy TCRB. Gwiazda nowa powrotna. Ale moi drodzy, informacje o tej gwieździe znajdziecie w odcinku, który ukazał się wczoraj na kanale. O, jest was już 735. Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączyli do nas. Kameleon Łódź. Dzięki. Piszecie, że bardzo niewyraźnie słychać, muzyka zagłusza, a tak napisał Rafał, a u was wszystkich jest ok. Troszkę faktycznie mogę obniżyć głośność muzyki, ponieważ wczoraj dawałem ją troszkę głośniej do transmisji słonecznej, bo sami pamiętacie, że mieliśmy sporo dźwięków w tle, takich, których niechcielibyśmy słyszeć. Ok. Wrzucam link do wczorajszego odcinka. Koniecznie się z tym zapoznajcie, bo bardzo ciekawe zjawisko się zapowiada, żeby nie było. Zresztą taki jest wydźwięk tego filmu. Nie wiadomo tego do końca, czy ona eksploduje faktycznie w przyszłym roku, czy w 2026, co by wynikało z odległości czasowej pomiędzy różnymi rozbłyskami tej gwiazdy, ale temat jest naprawdę bardzo ciekawy. TCRB. Tak sobie to opiszemy, przypniemy. Porównywać zdjęcia nie będziemy na tych ustawieniach, ponieważ to jest, moi drodzy, gwiazdka dla tych, którzy nie widzieli odcinka i też nie chodzi o to, abyście teraz tam szli i oglądali do tamtego, w tamto miejsce, na tamten link. To jest gwiazda składająca się z białego karła i z czerwonego olbrzyma. W tej chwili więcej światła dociera do nas z czerwonego olbrzyma, więc gwiazdka wydaje się czerwonawa. Nie rozdzielimy ich oczywiście, to jest bardzo ciasny układ podwójny, tak zwany układ kataklizmiczny i w nim biały karzeł zasysa materię z czerwonego olbrzyma,
Ta materia opada na jego powierzchnię, tam dochodzi do fuzji termojądrowej i wybuchu na powierzchni gwiazdy. I taki obiekt nazywamy gwiazdą nową. To nie będzie supernowa, ponieważ nie dojdzie tutaj do rozerwania białego karła, a jedynie do wybuchu termojądrowego na jego powierzchni i prawdopodobnie do takiego wybuchu dojdzie w 2024. Autorzy pracy, która pojawiła się na stronie AFSO.org, są przekonani. Ten tytuł chyba nawet był taki, że ogłaszamy przederupcyjny spadek masy, spadek jasności gwiazdy. A jak będzie? Zobaczymy. Na pewno, właśnie napisał Marcin, należy jej kibicować, aby wybuchła już wkrótce. Warto zrobić też zdjęcie korony północnej, nawet jeśli... Sebastian napisał, to oglądamy przyszłą supernową. Właśnie nie, oglądamy przyszłą gwiazdę nową. To nie będzie supernowa. Warto zrobić zdjęcie korony północnej nawet telefonem. Na pewno posiadacie takie telefony, w których będziecie mogli ustabilizować go na momencik, naświetlić troszkę i zrobić sobie zdjęcie nieba, ponieważ w momencie, kiedy ta gwiazda wybucha, staje się najjaśniejszą gwiazdą korony północnej. To teraz nie ma nocy, jest tylko zmierzch i świt? Zgadza się. A są jakieś zdjęcia z JWST czy innego teleskopu, gdzie są rozdzielone? Nie. Nie ma takich zdjęć. Ostatni podobny wybuch to był chyba RS Ofiuki, ale ona nie jest tak jasna. Zgadza się, w 2021 roku, w sierpniu, w połowie sierpnia jakoś, mieliśmy wybuch RS Ofiuki, ale tam było 4,5 magnitudo, jeśli dobrze kojarzę, tutaj będzie 2, więc naprawdę, naprawdę... Interesujący obiekt, 2 magnitudo to już bardzo jasna gwiazda, no i właśnie najjaśniejsza, będzie najjaśniejszą gwiazdą korony północnej. Ona oczywiście może osiągnąć 2 magnitudo, może to być 2,5, może to być 3. Wszystko zależy od tego, co tam się tak naprawdę wydarzy. Omijają mnie superczaty od Adama. Adam, bardzo dziękuję i Madzia Ryndak, dzięki i pozdrawiam serdecznie. Okej, co mieliśmy zrobić? Wróćmy do jakiejś jasnej gwiazdy. Może już nie do Arktura. Przesuńmy się w inną stronę nieba. Może orzeł? I zróbmy jeszcze pomiar SQM. Czy już się jakoś ściemniło? 20:32. Całkiem nieźle jak na białą noc. 20:34. I 20:29, czyli 20:32. Średnio mamy taki SQM. Z tego miejsca najwyższy, jaki osiągnęliśmy, to był 20:75. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, musicie to zobaczyć. Mamy 20:32, ale to jest najlepsze teraz. 18 stopni, to jest dosłownie przez moment, ale to jest wspaniała noc. O, teraz trafiłem w 20:38 nawet. I 18 stopni. Jest bardzo przyjemnie. Dobry wieczór wszystkim, może doczekamy się wybuchu Betelgezy. Być może, jeśli tak, to oczywiście tutaj możecie liczyć na live'y. Jak dobrze wiecie, nie tylko wtedy, kiedy Betelgeza wybuchnie noc... Co chcę powiedzieć, nie tylko wtedy, kiedy Betelgeza wybuchnie na nocnym niebie, ale także po wczorajszym. Dobrze wiecie, że możemy ją także obserwować za dnia, ale jeśli ona wybuchnie, faktycznie może być widoczna za dnia nawet gołym okiem, bo w maksymalnym piku jasności po eksplozji ma osiągnąć minus 12 magnitudo, czyli porównywalne z jasnością Księżyca, a Betelgeza dodatkowo będzie obiektem punktowym, więc będzie... widoczna dość dobrze. Data proponuje Antaresa i jego układ podwójny.
obserwując dziesiątką, trudno jest mi dostrzec układ podwójny, bo to jest dosyć wymagający obiekt, przede wszystkim dlatego, że jest nisko nad horyzontem i różnica jasności pomiędzy gwiazdami też jest dosyć duża. Cały problem z Antaresem polega na tym, że ja go mam w tej chwili za budynkiem i może być tak, że faktycznie mi się przez chwilkę tutaj pokaże pomiędzy budynkami i wtedy możemy spróbować w niego wymierzyć. A to niebo z 2032 SQM. W sumie warunki możemy sobie również włączyć tu. Widoczna Droga Mleczna. Po prawej stronie ekranu mamy południe. Kiedy jest najlepszy czas do obserwacji Saturna? Pyta Janikse. Najlepszy czas przypadnie na sierpień. Sierpień, wrzesień. Dzisiaj, jeśli wytrzymamy, to sobie na niego spojrzymy. Naker, witam cię serdecznie. Jaki czas na Alfie? To nie Alfa, to ASI 462 MC Color. NGC 7027. Piotrek do mnie napisał na Messengerze. Pozdrawiam, Piotrek. Zaraz zobaczymy NGC 7027. Czy to nie jest ta, z którą tak walczyliście ostatnio na waszych obserwacjach? Mgławica planetarna. Tak, to ta. Spróbujemy. Ok, NGC 7027 proponuje Piotrek. To tam się przesuniemy. To jest z konstelacji Łabędzia. Okej, powrócimy do powrócimy w tamte rejony nieba i myślę, że tam zostaniemy na wschodzie, w okolicach zenitu właściwie, bo Łabędź już mocno się wzbija. Cały czas pamiętam o tym, że mamy też do sprawdzenia tę ostrość. Tu akurat wygląda to dobrze, jakoś na tej M13. No na pewno nic się samo nie naprawiło, więc pewnie tu na tym widoku jest ok, ale będzie trzeba to zweryfikować. Warunki 7 na 10, myślę, że takie mogą pozostać, to uczciwa ocena. Jeszcze raz SQM. Czy się ściemniło przez 5 minut? Tak, 20:45, bo cały czas się ściemnia. Do godziny 00:40, ale możecie zobaczyć, że 8 minut po północy wzejdzie już księżyc, więc do tej godziny będzie nam się ściemniało niebo. Potem jak pojawi się księżyc, już tak dobrze nie będzie. To teraz znów muszę się przesunąć. Ustawimy na Deneba. Albo wrócimy do Albireo. Będę miał szybciej, bo to jest pod literką A.
ISS leci, a faktycznie... Mamy przelot, mieliśmy przelot widoczny na All Sky. Zapomniałem o tym przelocie, 23:15, pięknie poszła. Będzie kolejny? Będzie, bo to są, już jest ten czas, kiedy... Powinny być widoczne 3, nawet 4 przeloty w ciągu jednej nocy. Tak, ISS poszła i jaki kolejny przelot? Wysoki. Ale czy w cieniu Ziemi? O, północ. Będzie widoczny. Pięknie, zobaczymy wysoki przelot przez... na kamerce All Sky, więc to będzie, wiecie jak, latająca kreseczka. Okej, mamy Albireo. Na niej też możemy sprawdzić ostrość i kolimację. Jeszcze chwilka. ...775 osób. Świetna frekwencja. Cieszę się, że tu jesteście. I jak to wygląda? Zróbmy rozeznanie. No troszkę brakuje tej ostrości. Ale wygląda to na problem z kolimacją. Ale przecież wszystko wyglądało dobrze. Czy ta kamera, czy coś się z nią porobiło? Czy to możliwe, że jest nieosiowo na przykład wsunięta, albo jakiś tilt występuje? No nie wygląda to dobrze. Ale im bardziej odsuwam, tym lepiej. Astroset pisze, żeby zobaczyć co z wyciągiem. Albo nieosiowo wpięta kamera, właśnie o tym też mówiłem, Marcin. Zobaczę co z kamerą. Najpierw zaczniemy od tego. Gdybym miał poprawiać kolimację pod nią, to moglibyśmy stracić troszkę alignację, bo gwiazda wyląduje po kolimacji w innym miejscu i szukanie obiektów, trzeba było znów robić alignację. Zobaczymy. Chwilka.
Trochę pokręciłem śrubami kolimacyjnymi i jeszcze widzę, że mamy drobną poprawkę, ale za chwilkę będziemy to mieć. Wiecie, operujemy na tak dużej skali, że nawet drobne niedociągnięcia, ja naprawdę wykonuję bardzo niewielkie ruchy tymi śrubami, o jedną trzecią, o jedną drugą obrotu, a zmiany są tak istotne, tak zauważalne. Tak duża skala wymaga naprawdę perfekcyjnej kolimacji. No i chyba mamy to, prawda? Jak sądzicie? Jest ok, czasami prowadzenie je rozciąga. To jest naprawdę duża skala, w takiej, jakiej chyba nie obserwowaliśmy zazwyczaj. Korzystając z kamery 294. Tu mamy 585. Z naprawdę dużą skalą. Jak dla mnie to napisz, co oglądamy, pyta Paweł. Właściwie nie oglądamy nic i dlatego nic nie jest napisane. W tej chwili robimy kolimację. A do obserwacji powracamy w tym momencie. Zobaczcie, jak bardzo też zmieniła się alignacja po tych manewrach. Damy wyszukiwanie Albireo. Czy w nią trafi ponownie? I już jej nie trafi. Już nie trafia w tę gwiazdę. Spróbujemy dodać ją jako kolejny punkt, ale nie wiem, czy to na mnie wprowadzi lekkiego chaosu. Szkoda, bo alignacja była zrobiona naprawdę dobrze i trafiało bezbłędnie. Damy tryb poszukiwacza. I gdzie ta Albireo teraz będzie? Nie niżej. A, wyżej. O, dosyć duża różnica. To jeszcze powinniśmy zrobić alignację. Spróbujemy M57 pierścień. Trafiło. To wszystko rozbija się o minuty łuku, ale przy takiej skali... Dobra, na chwilkę zostawimy w takim razie. To znaczy, nie będziemy poprawiać alignacji. Dodamy tylko kolejny obiekt. I może jak dodamy ich odpowiednio dużo, to korekcja nam się zrobi. To jest, moi drodzy, rzeczywistość. Nie ma lekko. Takie rzeczy się dzieją. Ze sprzętem czasami dogadujemy się lepiej, czasami gorzej. Astrofotografowie doskonale to znają. Przygody ze sprzętem są naprawdę różne.
Czasami jest tak, że po prostu nie wiadomo, o co chodzi, ustawiasz sprzęt, włączasz i nagle się okazuje, że nie śledzi, że coś ucieka, że coś jest nie tak. Skąd ten niebieski? Skąd go tutaj tyle? Już usuwamy. Niebo mamy jeszcze mocno niebieskie. Dajcie mi chwilkę na dostrojenie koloru. Okej, jest w miarę naturalnie. O, już przeskoczyło. Naprawdę każde jednostki mają znaczenie. Okej, zostajemy przy tym. Aktualnie oglądamy mgławica pierścień M57, mgławica planetarna. Zdradzę wam, że z ekipą, która również mocno angażuje się, z ekipą patronów, którzy mocno angażują się również w pewne aspekty techniczne związane z Astrolife, pracujemy nad tym, abym nie musiał wpisywać tego, co aktualnie oglądamy, ale aby działo się to automatycznie, no półautomatycznie, bo jednak będę musiał wybrać obiekt, ale wszystkie informacje będą pojawiały się od razu po jednym kliknięciu. Myślę, że niedługo będziemy mogli się już tym pochwalić. Wracam na czat i co tam się u was dzieje, co u was słychać? 800 osób na transmisji live. Moi drodzy, autodetekcja to raczej nie będzie, a jak z planami obserwatorium? Na razie obserwatorium schodzi na dalszy plan, nie jest tak potrzebne. Już o tym wspominałem w sumie, to będzie wygoda przede wszystkim dla mnie. Transmisje będą wyglądały tak, jak wyglądają. Kiedy będę mógł się zająć wygodnictwem, to wtedy będziemy działać z obserwatorium. Troszkę zestakujmy. Skoro już jesteśmy przy pierścieniu. Piękna mgławica planetarna z konstelacji lutni. Tak, ta mgławica się nigdy nie znudzi, tak jak napisał Paweł, a pamiętam ciągle o tym, co zaproponował Piotrek. O właśnie, Tomek po prawej napisał NGC 7027, to była ta sama. Dokładnie, NGC 7027, zobaczmy. Tutaj czytam komentarz, kierunek nie wiem, nie znam się, północ czy południe, świeci mocno, na przykład o pierwszej w nocy i dość nisko horyzontu. Wy powinniście wiedzieć, chyba Mars, Wenus czy inne planety są w jednej linii. O pierwszej w nocy widoczny jest Saturn. I to może chodzić o niego. Jowisz jeszcze nie jest dobrze widoczny o tak wczesnej porze.
sporo detalu w tym pierścieniu. Zobaczcie, jak pięknie nam wyszła galaktyka spiralna, znajdująca się za tą mgławicą, bo przecież nie przed, ale w jej bliskim towarzystwie na niebie. Dodatkowo mamy przecież filtry, możemy też użyć UHCS, ale to w sumie niepotrzebnie. Nie jest to potrzebne, struktury mgławicy, akurat tej mgławicy, doskonale nam się prezentują już z filtrem UVIR-CAT, czyli w pełnym spektrum światła widzialnego. I galaktyka także się pojawiła, właśnie zauważył Mirek również. Czy przez lornetkę zobaczę Escamor? Zobaczysz, ale nie odróżnisz pierścienia od gwiazd. On wygląda właściwie tak samo jak najsłabsze gwiazdy, które będziesz mógł zobaczyć przez lornetkę. I to oczywiście tylko i wyłącznie pod ciemnym niebem. Świetny widoczek na pierścień. Zoom nic nie poprawi. Otóż to. Przeskakujemy, moi drodzy, do tej NGC 7027. Zobaczmy, jak wygląda niebo. Jest pięknie. Jest pięknie. 23:33. Mamy jeszcze pół godziny bez księżyca. Teleskop wycelowany dokładnie w to miejsce. Mgławica pierścień, tu mamy Vega, konstelacja lutni i nasz teleskop tutaj. Boberek, dzięki, a przez teleskop jest możliwość zobaczenia? Pyta Janek, ale czego pierścienia? No oczywiście, że tak, jeśli przez lornetkę coś widać. A, już wiem, o co ci chodzi może. Czy już będzie coś widać przez teleskop? Już nawet w małym teleskopie, szukamy SQM-a, zrobimy kolejny pomiar. Już nawet w małym teleskopie można zobaczyć malutki pierścionek. 20:65. Robi się naprawdę ciemno. I to widać. Czy Nikonem P1000 uda się ją dostrzec? Raczej nie. Ten Nikon ma duży zoom, ale czy jest możliwość naświetlenia? Bo to trzeba naświetlać troszkę obraz, aby móc dostrzec pierścień. Mimo, że jest to względnie jasna mgławica. Okej. Okay. NGC 7027. Blisko Deneba. Bardzo malutka. Ach, to jest ta. Jakoś na zdjęciach z Hubble'a jej nie poznałem, a na tym zdjęciu ją poznaję. To też chyba jest zdjęcie z Hubble'a, tylko jakoś inne mi się pojawiło, gdy ją wyszukiwałem. Dobrze, to spróbujemy. 8,5 magnitudo to nawet jest jaśniejsza chyba od pierścienia. Zobaczycie ruch teleskopu? Nie no, bez przesady. Dlaczego chcesz się obracać o 180 stopni? Czekajcie. No tak. Ajajaj, a do Deneba jak poleci? Te sprzęty. Named Stars.
albo do NGC 7000. Też się chcę obracać o 180 stopni. No taki numer mi teraz wywinęła, że po prostu... A do Albireo. Przecież Albireo też było w Łabędziu oglądane i co? Albireo... Tak, do Albireo leci w dobrą stronę. Chce mi zrobić flipa. Gdzieś tam dla niej jest taka granica w Łabędziu, której nie da się przekroczyć, kręcąc się w tę stronę. Nie wiem w ogóle, czemu te nowsze wersje oprogramowania w tych teleskopach mają tak, że nie zawsze wędrują po najkrótszej drodze do obiektu, tylko właśnie... czasami chcą zrobić flipa i obracać się o 180 stopni. Nawet jeśli do obiektu jest kilka stopni, to chcę iść wokół. I co z tym można zrobić? Może nowa alignacja na Wegę i Deneba? Sama wybiera, gdzie chce patrzeć. Dobra. Robimy nową alignację na Deneba i Wegę. Mam nadzieję, że mi wskaże te gwiazdy. Albo wybierzemy opcję Setup, Alignment Stars. Wyłączymy filtr dla gwiazd, to będę mógł wybrać Wegę i Deneba. Do Deneba lecimy szukaczem. Ale coś poszło. Aha, ale chyba była flara. Widzieliście to? Bo mi to też przecięło ekran w pewnym momencie. Coś ładnie zaflarowało, właśnie. Ustawiam ręcznie na Deneba.
jest Deneb. Czyli robiliśmy już kolimację, teraz robimy alignację. Alignment. Dwie gwiazdy. Deneb jako pierwsza. Tak, jest w środku. Ja wam udostępniam tylko część okienka z Sharp Cupa. Tak naprawdę to on teraz będzie w środku. I druga gwiazda. Raz Alhague? Nie, coś bliżej. Altair, spoko. Alignacja zrobiona, to teraz zobaczmy NGC. ...7027. Powinno już polecieć dobrze. Tylko jak będzie celować. Chyba ją widzę, ale to jest tak malutki obiekt. Troszkę było chybione. Ładnie ją widać, już wam pokazuję, zobaczcie. No, jednak aż tak dobrego widoku tu się nie spodziewałem. To jeszcze nie jest to oczywiście. Musimy teraz dostroić obraz. Są jakieś dwa widoczne elementy. Widoczny był dobrze jej kształt, taki rąb, rąbowaty. Za chwilkę wam pokażę, a zresztą widzieliście już. Tak myślę, że to jest ten obiekt. Aktualnie oglądamy NGC 7027, Mgławica Planetarna. Za chwilkę sobie o niej przeczytamy. Jeszcze zobaczymy, jak możemy ją najlepiej wyświetlić. Ona znajduje się dosyć blisko Mgławicy Ameryka Północna. Zobaczmy, czy tutaj jest zdjęcia nieba. Powinna być dość jasna, tak powinna wyglądać w naszym polu widzenia. Tak, to jest na pewno ona. Te gwiazdy, które widzicie, tutaj ta jaśniejsza i tutaj te dwie. Taki trójkąt.
widzimy tutaj ten trójkąt i NGC7. Co to za błyski? Raz jest klatka z jaśniejszym tłem, raz z ciemniejszym. Okej, już jest dobrze. Co widzimy przede wszystkim? Rombowaty kształt tej mgławicy. Czy zauważymy jakieś charakterystyczne Pillow Nebula albo też latający dywan? Już sprawdzamy. NGC-7027. Polska Wikipedia pisze o niej niewiele. Mgławica planetarna znajdująca się w konstelacji Łabędzia, odkryta w 1878 roku przez Edwarda Stefana. To jest chyba ten sam pan, który odkrył kwintet Stefana. Mgławica jest odległa o około 3000 lat świetlnych od Ziemi. I czy to jest jej zdjęcie? Mam dziwne wrażenie, że to nie ta. Kiedyś tak by, kiedyś takie błędy się zdarzają, ale NGC-7027 z Hubble'a. O, to właśnie to zdjęcie kojarzyłem bardziej. Okej, to w innym paśmie może. ...7027 APOD. NASA, ESA i Jay Kastner. Takie zdjęcie tej mgławicy z Hubble'a. 3000 lat świetlnych od nas. Teraz musimy tak dobrać ekspozycję, żebyśmy i my zobaczyli coś w jej środku. Jest to bardzo trudne. Można zobaczyć, że coś tam się dzieje, ale aby jednocześnie pokazać zewnętrzne powłoki i środek, trzeba się natrudzić mocno. Są jakieś dwa wyraźne elementy, ale to tylko dokumentacyjnie możemy stwierdzić. Nie jest to w żadnym wypadku oszałamiający widok. Lepiej prezentuje się jednak w taki sposób. Spójrzcie jeszcze, podesłał mi Mirek, amatorskie zdjęcie tej mgławicy. Znalazło się na Astrobinie. Niesamowite. Bardzo dobre zdjęcie. I faktycznie, już teraz widzę, to co widzimy, te dwa elementy, to jest, to są te wewnętrzne powłoki, przedzielone ciemnym pyłem i tutaj jest troszkę mniej światła, troszkę ciemniejsze, ta część ciemniejsza mgławicy, widzimy ją do góry nogami u nas. Jak spojrzycie, to właśnie teraz rozumiem ten obraz, to co tam nam się pokazywało. Widzimy to ciemniejsze pasmo pyłu i te powłoki. Widzicie? O to w tym wszystkim chodzi.
tu jest ten ciemniejszy pas pyłu i druga część mgławicy, tu jest ta jaśniejsza, ale żeby coś konkretnie w środku dostrzec, to nam się to nie uda. Może i z tego względu, że ta kolimacja nie jest do końca idealna, chociaż dokręciliśmy to już do końca, więc powinno być nieźle. Ale warunki seeingowe, też bardzo długi czas my tutaj mamy. Takie obrazy mgławic planetarnych, jakie widzieliście przed chwilą, powstają specjalną metodą Lucky Imaging, gdzie robi się mnóstwo klatek bardzo krótkich. My mamy tutaj sekundowe naświetlanie, zaraz wam powiem dokładnie, dwusekundowe, 2 sekundy. A autor tego obrazu, tego zdjęcia, nie dość, że naświetlał bardzo krótkie klatki, tego wyłączyć. Aha. Tak sobie damy. Nie dość, że naświetlał właśnie 150 milisekund, 4 godziny bez filtrów. Anti-IR, IR610, IR742. W UV również to naświetlał. To jest niesamowita praca. To jest coś, czego nie da się zobaczyć. To jest mnóstwo ekspozycji połączonych. No wspaniale to wyszło, ale masa pracy, aby taki efekt osiągnąć. A jeśli chce się coś na szybko od ręki z filtrem, wyłącznie UV i IR-kat w świetle widzialnym, no to wygląda to właśnie tak, jak na naszym obrazie. Czy skończyłem jakąś szkołę, że mam taką wiedzę, czy to moje hobby? Nie. To jest wyłącznie moje hobby. Nigdy nie kończyłem żadnego kierunku związanego z astronomią czy fizyką. Chyba że wychowanie fizyczne się zalicza, bo jestem po AWF-ie w Katowicach. Naker pisze o gwieździe Barnarda. Zrobiliśmy już to. Zarejestrowaliśmy jej roczną zmianę położenia i no chociaż warto byłoby ciągnąć projekt, warto byłoby, w sumie masz rację. Na kolejnej obserwacji, pamiętacie, był taki short o gwieździe Barnarda, w którym pokazałem, jak udało nam się zarejestrować roczną zmianę pozycji tej gwiazdy, bo to jest gwiazda, która porusza się najszybciej na niebie. Ale taki wieloletni projekt i na przykład 15 zdjęć przez 15 lat i potem zarejestrować ruch gwiazdy, to w sumie byłoby dobre. Szkoda byłoby to popsuć, skoro już mamy obserwacje z 2 lat, dołożyć 3., 4. i tak dalej, kontynuować to. Tamte obserwacje były prowadzone w połowie czerwca, teraz mamy już lekko miesiąc spóźnienia, ale to nie będzie aż tak bardzo widoczne. Dzisiaj mamy inny setup. To trzeba zrobić z kamerką 294, bo do tej pory z tą było robione, więc nie będziemy dzisiaj już celować w gwiazdę Barnarda, ale zrobimy to następnym razem. Somis pisze, że czeka na kolejne odcinki serii Poznajemy Gwiazdozbiory. Jest już częściowo nagrany. Gwiazda jak strzała, pół na pół. A co z Discordem? Discord jest założony, ale to jest bardziej Discord osób, które chciały, aby był Discord. Ja nie czuję totalnie tej platformy. Nie odnajduję się tam. Ale faktycznie ktoś tam jest i od czasu do czasu o czymś chłopcy piszą. Trójkąt letni, widzę, że pojawia się temat trójkąta letniego. Mamy go w tej chwili wysoko nad głowami, zobaczcie. Vega z lutni, Altair z gwiazdozbioru Orła i Deneb z konstelacji Łabędzia.
IC 1805 padła kolejna propozycja. Zobaczę, co to jest i gdzie. IC 1805. A, chodzi o serce, okej. Nie pamiętałem, że to takie oznaczenie. Nie, serce nie. Z kilku powodów. Po pierwsze, Cassiopeia jeszcze nawet nie zobaczyłbym jej z miejsca, z którego właśnie obserwuję. A po drugie, będzie czas na tę mgławicę jesienią. Czy mamy jakieś inne propozycje? Altair, Deneb, Vega, trójkąt letni? Tak, te gwiazdy właśnie tworzą asteryzm trójkąta letniego. M24, czyli chmura gwiazd Strzelca. Gdzie ona jest w tej chwili? Powolutku nad południowym horyzontem, tylko czy ja zobaczyłbym ją z tego miejsca? Chyba nie. Słuchajcie, do gwiazdozbioru Strzelca to my po prostu muszę wyjechać w teren. Możemy zajrzeć w M16. One są tu. M16 i M17. M17 mamy na miniaturce. Tak w ogóle dziś. Co wy na to? NGC 6778 pada propozycja. M27. O, właśnie, przecież miało być. Przecież miało być dzisiaj Huntle z tą kamerką. M27. Potem zerknę na propozycję Mirka i zobaczę jeszcze wasze inne propozycje. Astrofan proponuje rozetę. No nie ta pora roku, kolego. Myślę, że Astrofan powinien to wiedzieć. Kiedy będą obserwacje M31? Jesienią. Tym setupem też właśnie. I nasz teleskop ustawiony na M27 w gwiazdozbiorze Liska. Pięknie trafiona. Trafiona, zatopiona, można powiedzieć. Delikatna korekta. I już za momencik wam ją pokazuję. Mam UHCS. I mam filtr podczerwieni. To by było interesujące, aby spojrzeć właśnie na przykład w M16 czy M17, najpierw w widzialnym, a potem w podczerwieni. I zobaczyć więcej gwiazdek. Z czym my tak robiliśmy? No, z M42 w Orionie. I już wam pokazuję M27. Piękna. W ogóle, słuchajcie, już zwróciłem na coś uwagę, na co nigdy wcześniej nie patrzyłem. Ta skala daje zupełnie nowy pogląd. M27, mgławica planetarna Huntle. Nigdy nie zwróciłem na ten obłok tutaj. Na taką jakby bańkę, taki bąbel gazu. Tą mgławicę Huntle. W jej obrębie na niebie znajduje się Miryda. Pamiętam zdjęcia Tomka Balcerzaka.
czyli gwiazda zmieniająca swoją jasność dosyć znacznie i w dosyć długim odstępie czasu. Chyba tutaj akurat mieliśmy przypadek co 11 miesięcy. Gwiazda się pojawiała i znikała. Jeśli macie zdjęcia mgławicy Huntle wykonane w odstępie roku, porównajcie sobie, czy przypadkiem nie ma na którymś jednej gwiazdy więcej. Mirydy to gwiazdy zmienne nazwane od Miryceti. Czyli najpopularniejszej gwiazdy zmiennej, ogromnej czerwonej gwiazdy puchnącej i kurczącej się w regularnych odstępach czasu. Mira również 11 miesięcy. Tak, skala jest dzisiaj konkretna. Można naprawdę w dużym zbliżeniu oglądać, ale też nie ma co przesadzać. Myślę, że tak jest najlepiej. O, sprawdzić SQM, bo niebawem wschód księżyca. Racja, Jan. To będzie najprawdopodobniej najciemniejszy moment tej nocy. 20:65. Już lepiej nie będzie. Widzę, że mamy ciągle 700 osób. I liczba polubień przekracza liczbę widzów, czyli część z Was już poszła spać. Sprawdzamy obecność, moi drodzy. Jest po północy, jest już poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień i napiszcie, kto w tej chwili tutaj z nami jest. Ja tylko poprawię SQM i już wracam do Was na czat. I yerba w ręce. Chłodniutka. O, ale się dobrze zaparzyła, bo zapomniałem o niej. I stała, i stała, i stała. Beata pisze, piękny widok. Pół na pół. Jestem Wojtek Fira i Janikse Weronika Nowak. Grand Hopping WLKP. NGC 7380. Zaraz sprawdzę. Bartek jest. Azden. Zawisza Czarny. Leszek Poniatowski. Janek Marcin. Nolik. Paweł obecny, rodzina Bednarz, witam. Krystyna jest cały czas, pozdrawiam Cię. Roman Makowiak z Zabrze się melduje. Halide, Tomek Przygocki, Marcin Wierzbicki, Grosip, Mariusz Wantulok jest teoretycznie, czyli... Jednym okiem już oglądasz, co to za yerba konkretnie, co ja dzisiaj wsypałem, nie pamiętam. Chyba Pajarito jakąś niebieską, Selekcjon Especial. Nie pamiętam dokładnie. ISS za 45 minut. Dzięki, Jacur, za przypomnienie. Możecie jeszcze mi przypomnieć przed samym przelotem. Ustawimy wtedy widok All Sky. I przeniesiemy się może do kamer ISS. Tylko czy one cokolwiek będą pokazywały? Tutaj mam w dalszym ciągu, trzymam te sceny. I faktycznie możemy sobie podejrzeć, co słychać na stacji, tak jak oglądaliśmy ją w maju, tylko dajcie mi chwilkę. Powiększę te obrazy. I spójrzcie. To w tej chwili słychać u stacji kosmicznej. Przeleciała nad Nową Zelandią, a przynajmniej w jej okolicy. Jest na półkuli południowej nad Pacyfikiem i zmierza do nas. ISSTracker.pl.
Widok 3D sobie włączmy. To będzie chyba taki przelot, w którym astronauci na ISS nie doświadczą nocy, mimo że stacja schowa się za linią Terminatora. Przetnie linię Terminatora, to będzie na tyle wysoko, że światło słoneczne będzie ją cały czas oświetlać, tak jak to widzicie w tym momencie. I dlatego, nawet przelatując nad Polską, to będzie przelot nad centralną Polską, teraz tego nie widzicie, bo jak podejrzewam, ta orbita jest przedłużeniem obecnej trajektorii, ale przez te 40 minut Ziemia się troszkę obróci i Polska będzie centralnie na... Tak, bo ISS nawet chyba nie poleciałaby tutaj, tędy. Tak, to jest chyba w taki sposób symulowane. Powrócimy tu za 40 minut i sprawdzimy. Na razie stacja jest nad Pacyfikiem. A będziemy ją oglądać w tym widoku. Polska aktualnie bezchmurna. Zobaczymy, czy kamery z ISS również pokażą piękną, bezchmurną Polskę. Nie pokażą, ponieważ my jesteśmy w cieniu nocy. Nic nie będzie widać ze stacji wtedy. Ona będzie oświetlona przez Słońce, ale będzie przelatywać po nocnej stronie Ziemi. Dobrze, ten odcinek od TCRB sobie już odkleimy. Jaki obiekt wywarł na mnie największe wrażenie? Oj, ciężko odpowiedzieć na takie pytanie tak z miejsca. Musiałbym wiele rzeczy przemyśleć. O, tutaj zobaczymy. Macie już widoczną rotację pola, delikatnie. Uciętą mgławicę, ale piękne hantle. W każdym razie żegnamy się z tym obiektem już. Padały propozycje kolejnych. Troszkę zapomniałem, o jakie tam chodziło, ale padają kolejne. M56, o czymś pisał Mirek i jeszcze ktoś. Zobaczę przed sprawdzeniem obecności. Zbyszek widzę proponował małe hantle M76. To jest Perseusz, zostawmy sobie na jesień. Słuchajcie, ja bym wrócił do tego M16. Wrócił w sensie nie, że tam byliśmy, tylko podrzuciłem taki pomysł i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Albo M17, ona jest w miniaturce. Frania to tutaj chyba się położy na kamerce Allsky. Te obiekty już są na południu. Aha, to był pilot, okej. Dlaczego nic tam nie widzę? Coś mi zasłania. Może troszkę wyżej? Chyba się porwaliśmy z motyką na Słońce. Thank you.
O, to już wiem, co się stało. Straciliśmy ostrość. Dlaczego? I ten dźwięk to był chyba wpadający wyciąg. Czy kamerka? Ach, dzisiaj jest tych przygód troszkę. Tu będzie jakaś gwiazda. Sekunda. Muszę się temu przyjrzeć. Kamerka nie była dobrze przyciśnięta i po prostu wsunęła się w wyciąg. Na to wygląda, bo jest pełna w wyciągu. Jeszcze orientacja prawo-lewo. Wybuch supernowej był przez chwilę właśnie. Tak to mogło wyglądać. Co tu się dzieje? Wtedy jak sprawdzałem osiowość tej kamerki, to ją na chwilkę tak poluzowałem i widocznie nie wpiąłem. Jeszcze orientacja prawo-lewo i ostrość, albo nie, albo tak, najpierw orientacja, potem ostrość. To jest względnie okej.
wracamy do żywych. Jak tam Saturn? O, powolutku go widać, słuchajcie, myślę, że na niego spojrzymy. Najwytrwalsi doczekają dziś Saturna. Dobrze, mamy ostrość, jak tam prawo-lewo? Względnie, ładnie, lecimy do M17. Tam już będzie bardziej żółtawo, oczywiście to sobie skorygujemy, ale jest to już dość nisko nad horyzontem i będziemy mieć więcej żółtej poświaty. Jeszcze tryb poszukiwacza, bo akurat tutaj nie trafiło tak pięknie jak w Antle. Trzeba będzie się rozejrzeć po okolicy. Raczej z alignacją nic nie powinno się wydarzyć po tym, że kamera się wsunęła, a jednak nie chce mi jej znaleźć. Tam jest tak dużo jasnych gwiazd, w ogóle gwiazd, że nawigowanie po jaśniejszych może być bez sensu. To jest jakiś charakterystyczny układ. Tak, wszyscy poka Saturna. Trzymaj się, Piotr. To będzie pierwszy Saturn w tym sezonie. Chciałem tylko zerknąć na czat, co u was słychać. I słuchajcie, czemu nie trafia w M17? Nie wiem, ale mogę chyba podejść do szukacza i chociaż mam naświetlone oczy i spróbować namierzyć, bo to jest dosyć jasna mgławica. Niebo jest dość ciemne, ale zeszedł już księżyc. Gdzieś w te rejony w tej chwili celujemy, nie niżej, to tutaj. Tutaj będą te mgławice. Zobaczycie, szukacze mnie namierza.
możecie już widzieć zarysy filarów. Na razie zostaniemy tu. Zobaczmy, jak nam się zaprezentują. I tutaj się pobawimy filtrami. Najpierw będzie UV IR Cut. Chwilka. To jeszcze nie jest obraz, który będzie nas interesował. Czekamy na stabilizację montażu i też aż tutaj mi światło zgaśnie obok, które pewnie w jakimś stopniu do teleskopu wpada, raczej na 100%. Ok, światło zgasło. Aha, czyli jednak light pollution. Zobaczymy. Od południa jest sporo świateł. Tak, to był gain za wysoki przede wszystkim. Tutaj użycie filtrów będzie konieczne. Nie widzę, aby jakiekolwiek inne światło wpadało do teleskopu. Damy sobie 8-sekundową klatkę, gain 315. Ale naprawdę dziwnie to wygląda. Tam jest aż takie zaświetlenie? Ale zobaczcie, że jak spojrzymy sobie na widok z All Sky, to tutaj już się robi taka poświata żółtawa i w tej poświecie właśnie są, w poświacie są te mgławice, to znaczy M16 i M17. I faktycznie tutaj trzeba skorygować to balansem bieli i będziemy coś z tego mieć. Jeszcze pół minutki, dobiorę odpowiedni czas, skrócę, żeby gwiazdy były lepsze. O właśnie, niech to będzie wyglądało tak. Najpierw UV IR Cut. Potem zrobimy podczerwień i UHCS również. Aktualnie oglądamy M16. Mgławica emisyjna. Doskonale znany obszar gwiazdotwórczy, szczególnie te słynne filary stworzenia sfotografowane przez teleskop Hubble'a dwukrotnie, najpierw w 1996, jeśli dobrze kojarzą, potem już w latach 2000, być może w 2015, wykonano to lepsze, nowsze zdjęcie instrumentem WFCP3.
Sekundeczka. Musiałem się skontaktować z moderatorami i już wracam do Was na czat. Robert Sobczak, nie wiem o co chodzi z tymi trójkątami, ale to chyba już nie do mnie. Pozdro z Włoszczowy, Wolko, przepiękne są te filary stworzenia, zauważyła Lena Bukowska. Slavator, dziękuję, bardzo mi miło. Cieszę się, że live się podoba, mimo że dzisiaj borykamy się z pewnymi kłopotami, ale zobaczcie, że ważne jest to, że każdy kłopot udaje się szybko, sprawnie opanować i możemy lecieć dalej. Właśnie, podpisałem i się nie wyświetliło. No to już klikamy, cyk. M16 Mgławica emisyjna, słynne filary stworzenia coraz piękniej nam się zarysowują w widoku z naszego teleskopu. Teleskop właśnie, no już nawet nie jest tak widoczny na naszym obrazie. Gdybyśmy go skierowali w okolice Altaira, może nawet nie lutni, tylko łabędzia, byłby lepiej widoczny, albo w okolice konstelacji Strzelca, która gdzieś tutaj za drzewkiem będzie teraz przechodziła. Tu mamy samolot i stacja za 10 minut. Co słychać u Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Gdzie ona już jest? Nad Ameryką Południową? I to już jest ten moment, kiedy ona jest po nocnej stronie Ziemi, ale oświetlana w dalszym ciągu światłem słonecznym. Czy możemy się na niej znaleźć? Możemy. Tak, widać słońce ciągle. Sobie zasymulujemy jej przelot, jak będzie nad Polską. To spojrzymy z tej, z pozycji tej animacji. Moi drodzy, wspaniałe filary stworzenia. Obłok wodoru jonizowany przez gromadę gwiazd. W samym jego środku, tutaj ciemniejsze globule Boka. Czasem zastanawiacie się, że w takim Mgławicy musiałyby być piękne widoki. To nie tak, moi drodzy. Ten pył, który tutaj widzimy, na przykład te filary mają kilka lat świetlnych. My, patrząc na nie z takiej odległości, odległość około 7000 lat świetlnych od nas, my je w taki sposób widzimy, ale gdybyśmy się znaleźli w tym miejscu, w tej Mgławicy, przypuśćmy, na jakiejś planecie przy tej gwieździe, nie widzielibyśmy totalnie nic. Zagęszczenie tego gazu w przestrzeni jest mniejsze niż w najdoskonalszej próżni, jaką jesteśmy w stanie na Ziemi wytworzyć. Więc tak naprawdę to tylko z daleka tak pięknie się prezentuje. A my mamy to szczęście, że możemy właśnie na ten fragmencik patrzeć. Okej, to było do kolegi z czatu, w porządku. Jak tam MSQM, księżyc się pojawił. Widzę, że to też jest dla Was takie interesujące, emocjonujące. Zobaczcie, pojawił się księżyc i mamy spadek. Mimo że ja księżyca jeszcze nie widzę i moje naświetlone oczy nie widzą żadnej różnicy w jasności nieba, to SQM, ten fotometryczny pomiar jasności nieba, już to odczytuje. Dlatego to urządzenie jest takie dobre, takie ważne i pomocne, ponieważ zawsze i wszędzie, gdziekolwiek się nie pojawicie, będziecie w stanie zmierzyć ciemność nieba. Bardzo dokładnie i rzetelnie, bez wpływów różnych, subiektywnych czynników. Ale przecież z tych zagęszczeń właśnie powstają nowe gwiazdy, więc nie jest tak, że próżnia, bum i gwiazda. Tak, RFPL, ja tam dodałem, że największej próżni, jaką jesteśmy w stanie wytworzyć na Ziemi, a my na Ziemi nie jesteśmy w stanie całkowitej próżni wytworzyć.
Saturn ISS, Michał podaje plan na live. Mamy 0033. Słuchajcie, skoczę sobie po bluzę, bo zrobiło się chłodniej, cały czas siedzę w polówce. Właśnie, jaka jest temperatura? 15. SQM pokazuje 15 stopni, 20:46. Możemy już zmienić. Robi się jaśniej. Skoczę po bluzę i jak wrócę, zobaczymy przelot ISS i zmienimy filtr na M16. OK. Teraz to przepięknie pracuje. Zobaczcie, jaka skala. Coś wspaniałego. Zaraz wracam. Idę się ubrać. I jestem ponownie. Druga część dzisiejszej transmisji. Rozpoczynamy. I co słychać na czacie? A, właśnie, kiedy ta stacja? Spójrzmy sobie w Stellarium. ISS. Jeszcze pod horyzontem. 0038, 0046 dopiero, 49, 0051, ok,
to jeszcze mamy troszkę czasu, choćby na to, by zmienić filtr. I spojrzeć na M16 z filtrem UHCS. Czyli filtrem do obserwacji mgławic. Ale różnica tu może być niewielka, bo mamy dzisiaj całkiem dobrą noc. Korekta ostrości może być konieczna. To ja to zrobię, zanim wam pokażę obraz. Co słychać na czacie? Już patrzę. Masz jakiś swój ulubiony księżyc w naszym układzie? Chyba Enceladus. Dalej. Na Islandii znów zatrzęsło. O, Ania MZ. Szkoda, że nie umiesz szczegółowo wytłumaczyć, używając odpowiednich określeń. Nie wiem, czy to do mnie, czy jednak z kimś piszesz. Jeśli o mnie chodzi, to umiem, ale nie każdy live ma temu służyć. Dzisiaj, tak jak zacząłem tę transmisję od słów, że widzimy się na luźnej obserwacji, na takiej, na której po prostu możecie być, jeśli chcecie, a jeśli wam się nie podoba, to wcale nie musicie. A, to kogoś innego. Dzięki. Spoko. I faktycznie, tak jak już mówiłem, troszkę mieliśmy kłopotów. Teraz też tutaj mi Sharp Kappa zawiesiło, ale już się odwiesił. Widzę, że ostrość też już udało się złapać. To naświetlamy teraz M16 z filtrem UHCS. I jaki to przyniesie rezultat? Czy to jest na pewno UHCS na slocie numer 4? Chyba tak. Tak, tak. O, ładnie pokazuje czerwień. No zobaczymy. Troszkę inaczej trzeba dograć kolorystykę. Trudno się pozbyć niebieskiego. Jest wszędobylski. Ach, bo już się robi chyba... Nie robi się jaśniej, ale od księżyca się robi jaśniej. Ja wiem, że jeszcze wam tego nie pokazuję, bo pracuję nad kolorami. UHCS wpuszcza wyłącznie interesujące nas pasma H-alfa, O3 i H-beta. Więc wycina resztę promieniowania, na przykład takiego generowanego przez lampy sodowe.
chociaż jest ich u mnie już o wiele mniej. Wymieniono je na LEDy. Okej, jakoś to wygląda. Tak to zostawię i już wam za momencik pokazuję. Przed nami jeszcze przelot ISS. Co słychać u stacji jeszcze? O, tam sobie zerknijmy. Widać, że wylądowała w cieniu Ziemi, ale nie zupełnie. Czyli tam górne warstwy atmosfery oświetlają ją, ponieważ widzimy coś w górnej kamerze. I powolutku dolatuje do Hiszpanii i Portugalii. A co w naszym teleskopie? Sharpcap się nie wczytał po ponownym uruchomieniu. Mamy filary stworzenia, filtr UHCS, filtr mgławicowy, wydobywający pyły. Magdalena, to już drugi super czat od ciebie. Dziękuję ci bardzo. Co takiego? Napisz mi, co takiego mobilizuje cię do tego, aby tak mocno wspierać akurat na tej dzisiejszej transmisji? Jestem ciekaw. Słuchajcie, to już drugi super czat od Magdy. Dzięki, dzięki wielkie, a do tego Madzia jest także patronką, więc ogromne wsparcie Astrolife od Madzi dzisiaj otrzymało. Dzięki jeszcze raz. Ale tam jest zadymione. W ogóle mam pytanie, czat, czy na YouTube, czy YouTube również ma funkcję, aha, to jest do czata, jak FB, że pisze everyone lub wszyscy, to każdemu się podświetla, raczej nie, teraz sobie cofnę transmisję, zobaczę jak to wyglądało, no słuchajcie, cofnijcie sobie o kilka minut i porównajcie obraz bez filtra UHCS i z filtrem. O wiele większy kontrast pyłów, o wiele więcej ich widać na tle gwiazd i zostały wyeksponowane, są dużo jaśniejsze. Chociaż ja też mogłem lepiej ustawienia dobrać. To jest zawsze pewne ryzyko, że moja ingerencja w obraz też wypaczyła wyniki. Czemu tak fioletowo? Bo ten filtr ogólnie zmienia barwy. Barwy gwiazd zupełnie są inne. Jak patrzymy przez niego wizualnie, trudno tutaj z nim wyprofilować barwy. Najbardziej sprawiedliwie byłoby zrobić wszystko w mono. Czy jest aż tak bardzo fioletowo? Może jest. Może i jest właśnie za bardzo troszkę. Tutaj mamy wpuszczone tylko trzy wąskie linie widmowe. O3, H-beta i H-alfa. Teraz już nie jest fioletowo, za to mamy mnóstwo detalu. Mogę też przesunięcia barwy zrobić w różne strony. Okej, gdzie ta stacja? Już nad horyzontem, ale w cieniu Ziemi. Nie zobaczymy Polski z kamer. Promienie słoneczne
docierają do stacji. Czasami widać miasta, jeśli naprawdę przelatuje nad jakimś ogromnym miastem, nad jakąś dużą metropolią, to w tej kamerce prawej dolnej widać to. U nas będzie przelot, może Warszawa będzie widoczna. Będziemy oglądać ją na Olsztyn. O, zobaczcie, już o wiele więcej satelitów się pokazuje. Słońce jest już dość płytko pod horyzontem. ISS nam przeleci tak. Z góry na dół. Tu mamy południe, tu mamy północ. Tak dziś ustawione są. Tak dziś ustawiona jest ta kamera Olsztyn. Trzymaj się, Wojtek, dobrej nocy. Tutaj zmieniam filtr na filtr podczerwieni. Powinniśmy zobaczyć więcej gwiazdek. Mniej pyłów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu zostawiam teraz na przelot stacji kosmicznej. Przypominam, przelot ISS będziemy widzieć jako kreskę, ponieważ mamy 8-sekundowy czas naświetlania. Nie będzie to przelot punktu. Będzie to przelot na naszym obrazie. Bardzo jasnej kreski. To ślad wypalony przez stację kosmiczną na matrycy naszej kamery. Ustawiam ostrość dla podczerwieni. A stacja lada chwila będzie widoczna. I jak tam leci już? Gdzie ona jest w tej chwili? Mamy ją nad Polską. Prawie nad Polską. Jest oświetlana przez słońce, które widoczne jest z perspektywy stacji nad Skandynawią. I u nas się pojawia, zobaczcie. I teraz wy, mam nadzieję, również spoglądacie przez okna swoich domów, czy może jesteście na zewnątrz, ten jasny ślad to 8 sekund przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przecina właśnie lutnię i łabędzia. Czy coś widać z kamer? Kamery najczęściej nad Polską się wyłączają. Zobaczcie. Peszek. A już za momencik mgławica Orzeł
w podczerwieni, a tak naprawdę to mgławicy nie zobaczymy. Albo będzie subtelna, delikatna, a to dlatego, że podczerwień wykorzystywana jest przez astronomów właśnie po to, aby zaglądać wewnątrz obłoków, żeby one nie blokowały światła gwiazd. Abyśmy mogli gwiazd zobaczyć więcej, młodziutkich, skrywających się wewnątrz. O, właśnie. Zobaczcie. Nie widać praktycznie wcale mgławicy, za to sporo gwiazd. Gdybyśmy połączyli obraz podczerwony z obrazem... Ja chyba to zrobię jutro. Tu mamy tylko pozycję gwiazd. Jak SQM? Dwadzieścia, czterdzieści. Dwadzieścia, trzydzieści osiem. Po tej obserwacji lecimy do Saturna. Księżyca jeszcze nie widzę. Cofam, próbuję znaleźć komentarz Magdy, czy mi odpisała na moje pytanie. Mateusz, widzę, zadał pytanie. Witam, jakie obiekty głębokiego nieba są najbardziej widowiskowe do oglądania przez podstawowy teleskop Newtona w obecnym czasie? Jest taki odcinek Niebo przez lornetkę. Co prawda tam mówię o obiektach lornetkowych, ale ta lista tam wymieniona jak najbardziej nadaje się do obserwacji, do pierwszych obserwacji teleskopowych. Nie widzę odpowiedzi Magdy. Może Magda zasnęła i tak coś się klika. I tak wpadają te super czaty. Żartuję oczywiście. Sprawdzamy obecność w takim razie. Godzina 00:56. Godzinkę temu niecałą sprawdzaliśmy. Ciągle 617 osób. Wspaniale. I słuchajcie, 914 łapek w górę. To oznacza, że jeśli część z Was w końcu zdecyduje się ocenić transmisję, to może uda się przekroczyć magiczny 1000. Timek jest, Marcin, Leszek, Zawisza Czarny, Szpenio, WPR, Naker, Sandarion, Pika Piki, Sernik, Edyta, Edit, Kwazar, Astilek, Dominik, Skórzok, Babcia, Babi, Azden, Damian H, Daniel Bobowski, Beata Piotrowska, Marcin Wierzbicki. Jak zwykle jestem, już łapkę dałem, jest łapka w górę, ale troszkę ich przybyło. Słuchajcie, przypomniało mi się coś. Pamiętacie live ze znikającymi gwiazdami? Mieliśmy to powtórzyć i teraz jest dobry czas na to. Tylko jak z pogodą w najbliższym tygodniu? Wtorek wygląda dobrze. W takim razie trzeba będzie sprawdzić na AFSO. O, to będzie pogodna noc, środa nie bardzo. Potem znów upalny weekend. Przynajmniej tak pokazuje Meteo Blue. Okej, polecimy do tego Saturna, bo tutaj nic ciekawego w tej chwili nie widzimy. To znaczy, to jest ciekawe, bo widzimy M16 w podczerwieni. Zapiszemy to. Totalnie zniknęły obłoki pyłowe.
A zobacz, jak dam większy gain. Czy one się pojawią? Nie. Coś tam delikatnie majaczą filary stworzenia, ale nie. Nie widać tego tak. Jeszcze wam pokażę. Tutaj mamy górną część filarów. W tym paśmie trudno jest uchwycić mgławicę. Co to za wierszyki tutaj wpadły od Tomka i Marty? Na górze gwiazdy nad Elefrania, wspaniała transmisja nas dziś pochłania. Nas dzisiaj pochłania, dzięki Tomek. A Marta napisała, nad Elefrania na górze planety, poka Saturna, orety, rety. No to lecimy. Lecimy do Saturna. Nafazowany, witam, w końcu złapałem się na live. Aha, Magda oglądała przelot ISS z balkonu i nie zna pytania. Madziu, pytałem... o co ja pytałem? A, czym sobie zasłużyłem na aż dwa superczaty? I to tak ogromne. Co takiego jest w tej transmisji? Nie musisz oczywiście odpowiadać. Tak mnie to zaciekawiło w tamtym momencie. I przy okazji dziękowałem, pewnie nie słyszałaś w takim razie. Słuchajcie, do Saturna muszę się troszkę przesunąć dla bezpieczeństwa całego sprzętu. Historyczny moment. Saturn po raz pierwszy w 2023. Nie przewrócę Olskaja? Nic nie będzie widać na nim. Teraz przestało śledzić. Może ja wstrzymałem ten... Dobrze, idzie dalej. I gdzieś tu będzie Saturn. Na Olskaj chyba nie będzie widać totalnie nic. Teleskop się położył na kamerze. A ja już celuję w Saturna. Jeszcze zmienię filtr właśnie na światło widzialne, bo jesteśmy na 850 nanometrach. Oto on. Na razie prześwietlony.
Aktualnie oglądamy Saturn planeta. Jeśli trzeba w ogóle wyjaśniać, czym jest Saturn, schodzimy z czasu. Widzimy już uszy. Ależ to wygląda trochę inaczej niż w zeszłym roku. Są bardziej położone i widać to nawet na tym prześwietlonym Saturnie. Widzimy też dyspersję atmosferyczną. Ale to zmienił się. Zmienił się od ostatniego razu. Oczywiście jest bardzo nisko nad horyzontem i nie będzie to spektakularny widok. Podostrzymy. No to jest zdecydowanie najlepszy efekt, jaki możemy uzyskać. W tym momencie jeszcze spróbuję. Przełączymy się oczywiście też na podczerwień, która powinna dać nieco lepsze rezultaty. No, moi drodzy, to jest na razie najlepszy obraz, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. Nie jest wcale tak źle, jak na warunki widoczności. On jest niziutko jeszcze nad horyzontem, gdzieś tam sobie wzeszedł dopiero nad południowym wschodem. Najlepszy czas przypadnie na sierpień, wrzesień. We wrześniu z reguły jest najlepszy seeing, chyba nawet w roku. AstroSet zauważył, że różnice widać w pierścieniach. Tak, ja po takiej przerwie w obserwacjach widzę wyraźnie. O, dzięki właśnie, stabilizacja planet, Adrian. Zapomniałem o tej funkcji, tak dawno nie oglądaliśmy planet. Lepiej nie będzie w świetle widzialnym, ale zobaczmy w IR 850 nanometrów. I tu może być lepiej. Pierścienie bielutkie, tak jak na zdjęciach z Webba, w okolicy 850 nanometra, konkretnie na 890, mamy najsilniejszą linię absorpcji metanu, gazu występującego również w atmosferze Saturna, wobec tego pochłania światło słoneczne. Ale tutaj możecie zobaczyć glob pochłaniający światło podczerwone. A pierścienie odbijające. Światło słoneczne o długości fali powyżej 850 nanometrów, do około 1000, myślę, że taki jest zakres tej kamerki. Szkoda w sumie, że filtra metanowego nie wkręciłem na dziś, ale jeszcze będziemy mieli czas na to, aby poobserwować Saturna w tym paśmie. Momentami bardzo ostro widać, pisze Sandarion. Patryk pyta, to na żywo? Oczywiście, że tak. Patryk chyba jest tutaj nowy, skoro nie wie, że obserwujemy na żywo. Super czat był, dzięki Bartek za info. Zaraz zobaczymy. Piotrek P. Znowu Piotrek. Z tyłu mgławica, z boku nebula, ale i z Mateo każdego rozczula. Zrobił się pojedynek na wierszyki. Bzdącu. Właśnie pożyczonym Skywatcherem 90 obserwowałem i wyraźnie widać pierścienie, także jaram się. Rozumiem. Każdy chyba zna, kto widział, to uczucie, kiedy Saturna widzi się po raz pierwszy w życiu z pierścieniami.
Są momentami ostre klatki, musimy ich wyczekiwać, ale wygląda to naprawdę nieźle. Marta biegnie do kruszynki, a FGHJGHJ odchodzi. No tak, myślę, że chyba nie odnalazłeś się za bardzo tutaj, bo dziwne rzeczy czasami wypisywałeś, moderatorzy nad tym czuwali. W porządku. Dobrej nocy życzę. Adam, dziękuję. Kiedy Jowisz byłby? Czy dzisiaj byśmy mogli jeszcze z Jowiszem spróbować? On już zeszedł, ale nie, zanim mi się tutaj pokaże. Jeszcze dzisiaj się z Jowiszem nie przywitamy. W ogóle jest 1:09 już? Faktycznie. Jaki jeszcze mam filtr? 642 nanometry, ale to nie jest taki saturnowy zbytnio. To jest dobry do Marsa. A czy Saturn się w nim sprawdzi? Nie za bardzo. Co jeszcze? Mam UV. Bo UHCS to raczej nie, w UV Saturna zobaczymy, czy w ogóle, bo to jest bardzo ciemny filtr. Nie widzi go? O, jest. Stabilizacja planet go przenosi. Musimy ją wyłączyć na ten czas. Saturn w ultrafiolecie. No, z takiej obserwacji to nie będziemy przeprowadzać. Ten filtr przydaje się do Wenus, która jest dużo, dużo jaśniejsza od Saturna i można fotografować jej chmury. Wow. Natomiast na Saturnie nie zobaczymy niczego ciekawego. Wracamy do 850 nanometrów. Piękny jest. Nawet pomimo tego, że warunki nie są doskonałe, że atmosfera nim trzęsie, że tak trudno wyostrzyć. Jest coś kosmicznego w tym widoku. Za ile lat będzie widoczny dobrze cień Saturna na jego pierścieniach? Dobrze przeczytałem? Za ile lat będzie widoczny dobrze cień Saturna na jego pierścieniach? Już jest dobrze widoczny. Mi się wydaje, że chciałeś inne pytanie zadać. Tutaj widać cień Saturna na jego pierścieniach. Ty chyba chciałeś zapytać o cień pierścieni na Saturnie. Tak mi się coś kojarzy. XYZ. No, Invirux napisał, brakuje tylko 42 łapki do 1000. Już 32. Trochę łapie ostrości. Tak, o, słuchajcie, jest taki dobry czas właśnie był. Jest w tym momencie. Dobrze to wygląda. I będzie wyglądało z każdą godziną, no może nie,
ale z każdym kwadransem coraz lepiej, bo Saturn się wzbija. Nadchodzi poranek, powietrze się troszkę stabilizuje. Ładnie to wygląda, a jeszcze nie mamy soczewki Barlowa przecież. Przecież Saturna i w ogóle planety obserwujemy zawsze z soczewką Barlowa. Pozdrawiam ekipę Marcina, Marzeny i Daniela, jeśli dobrze kojarzę. Widziałem wasze zdjęcie na Facebooku przed transmisją. Mam nadzieję, że owocna sesja za wami. Księżyc już zeszedł, więc pewnie kombinujecie, co przy nim można sfotografować. Czy teraz jest krop? Tak, Piotrze, mamy w tej chwili 200% kropa. Ale ta kamerka ma tak mały piksel, że nawet na kropie 200 nie widać jeszcze pikseli. I wygląda to całkiem znośnie. Anna Maria. Dobry wieczór, ja dopiero teraz dołączyłam. Witaj, Anna. Beata, trzymaj się, dobrej nocy. Również kosmicznych snów. A się powtórzę i zaraz zmykam. Pierścienie Saturna, ogrom Jowisza. Na każdy live się chętnie zapisza. Zapiszą? Aha, to jest wierszyk. Dobrze, źle to zacząłem czytać w takim razie. Pierścienie Saturna, ogrom Jowisza. Na każdy live się chętnie zapisza. Wenus malutka, Mars jakby czerwony. Wolę te live'y niż gadanie żony. Świetny widok, świetnie też wyglądało prześwietlone z księżycami. O, taki widok też musimy sobie za chwilkę powtórzyć i zidentyfikować poszczególne księżyce. U Marty przerwa Cassiniego widoczna. 8 cali plus 6 mm okular i przerwa Cassiniego widoczna. Bardzo fajny sync. Astrolife, czy jest możliwe, że gołym okiem można zobaczyć błysk odbitego słońca od satelity? Naturalnie! Błysk, czyli flarę, ale możesz po prostu obserwować sztuczne satelity. One nie świecą własnym światłem. Sevi.pl, i wy serio myślicie, że to leży ileś milionów kilometrów od nas, że tak widać? Ach, nie wierzymy. My to wiemy. Coś mi się przypomniało, co to było? A, Futurama. W Futuramie była taka fajna scenka. Chyba wiem, co Sevi ma na myśli. Co Sevi myśli o planetach. Nie wiem, czy będę mógł pokazać to. Czy mi YouTube nie zdemonetyzuje live'a? Ach, nie mogę w ten sposób. Czy nie zdemonetyzuje, czy po prostu nie wycofa o naruszenie jakichś praw? Ale zerknijcie. Ach, stabilizacja planet miała być powtórzona. Chwilka, po kolei wszystko. Panu Sevi.pl wydaje się chyba. Że planety są czymś takim. Będzie bez dźwięku.
Fajne. Bardzo dobra kreskówka. Polecam. Moderatorzy, moi drodzy, tutaj ten pan FGH już się pojawia tam z któregoś konta, to po prostu nie wyciszamy, tylko jest opcja ukryj użytkownika na kanale. A, dobrze, dobrze, to zrobiliście, teraz to zauważyłem. Okej. Więc może nam się zaraz ten Saturn tak rozmarzy też na szybce. Ale się naprawdę nudzi niektórym, ale dobrze, dobrze, generują ruch, wejdzie z kilku kąt, nieważne, czy zostawi łapkę w górę, czy w dół, napędza algorytm wyświetlenia, także FGH, za to dziękujemy. A ile będziesz miał cierpliwości do tego, aby tak się bawić, to już jest po prostu twoje, twój czas, twoja energia. Wracamy do... Będzie nowy sezon? Futuramy? Poważnie? W sumie to jest przykre, że o kosmosie i planetach więcej się można dowiedzieć z YouTube jak w szkole. Tak, to jest bardzo przykre. Moim zdaniem astronomia powinna wrócić do programu nauki w szkole. Kupuje ktoś pierwszy teleskop i potem jest zdziwienie, że nie wygląda to jak w podręczniku. To prawda, ale też jest z drugiej strony. Zdziwienie, często spotykają się z tym, że ktoś w ogóle jest w szoku, że planety widać na niebie. No bo przecież na pierwszy rzut oka są gwiazdy, tak? Wszystko, co jest punktem jasnym punktem na niebie, jest gwiazdą. A potem się okazuje, że wystarczy naprawdę niewielki teleskop, żeby zobaczyć pierścienie Saturna i to też jest szok. Ekstremalnie trudno jest opuścić tego live'a. Skoczę tylko pod prysznic i zaraz wracam, bo chyba jeszcze posiedzimy tutaj. Tak, jeszcze posiedzimy. Zresztą niedługo mi się pokaże Księżyc i tam też będziemy mogli skierować nasz teleskop. Czy jest sens na jakieś obiekty DS? Nie wiem, bo niebo jest już jasne. Zmierzmy SQM-a. Dwadzieścia trzydzieści trzy, ale to jest, moi drodzy, w zenicie. Bo jak na przykład strzelę SQM-em w kierunku Księżyca, to jest 16,85. Zawsze robię pomiary w zenicie. Nie, M31 jeszcze nie. I strzelił 1000 Invirux, napisał 1000 S-a, mamy 1000. Przez ciebie kupiłem Space Engine, żeby polatać, napisał Pajakus. Świetny zakup, gratuluję. I cieszę się, że się do tego przyczyniłem. Bardzo dobry program. Świetnie zrobiony, zadbano o każdy detal, można się wiele w nim nauczyć. Mi kiedyś mówili, że te obrazy mamy wgrane w teleskopie, napisał Astroset. To już jest w ogóle ekstremalny poziom odklejenia.
Rozumiem różne głupoty, ale aż takie. Sevi.pl napisał, według mnie teleskop Webba czy jakiś inny powinien być dostępny online, że wchodzisz na stronę i oglądasz na żywo to, co pokazuje. Ale to tak nie działa. Możesz natomiast obejrzeć sobie ostatnie zdjęcia, na przykład z teleskopu Webba, surowe, jeszcze nie obrobione. Jak to się nazywało? JWST Feed chyba. Strona. O, zobaczcie, możecie zobaczyć surowe obrazy z Webba. Dopiero ktoś mądry musi się za to wziąć i połączyć. To są poszczególne klatki z różnych filtrów. SMP LMC58. Czyżby to było coś w obłoku Magellana? Tu jakieś gromady galaktyk. Ale już przetwarzane przez amatorów. A tutaj surowe obrazy. Jakiś obiekt ostatnio był fotografowany. Może będziemy mogli liczyć na zdjęcia. Może się ukaże coś z SMP LMC58. Bardzo dużo tych zdjęć. A jeśli chodzi o to, że mamy wgrane obrazy w teleskopie, to można przeprowadzić takie proste doświadczenie. Bierzesz dekielek, zatykasz, no i prosisz o wyjaśnienie, jak to działa. Dlaczego w momencie, kiedy jest odtwarzany, wgrany w teleskopie obraz, dlaczego w momencie, kiedy zatykasz dekielek, on zanika. Poka Saturna w Space Engine z bliska. Fotokomórka. Dobre, dobre w sumie wyjaśnienie. Wiesz co, kiedyś ktoś się tak, jak pokazywałem Słońce w H-Alpha, to ktoś się zaśmiał oczywiście, że to jest wgrane, ale też faktycznie było wesoło i chmury przysłoniły Słońce i można było zobaczyć, no, że właśnie mamy dowód na to, że jednak jest to Słońce, bo nawet można było oglądać, jak te chmury przechodzą na tle Słońca. Sami wiecie, czasami na live'ach słonecznych to obserwujemy, więc tu już jest, no, problem z udowodnieniem, że to jest obraz wgrany w teleskopie. Czy teraz oglądamy w świetle widzialnym, czy przez jakiś filtr? Patrzymy przez 850 nanometrów w podczerwieni. Dopiero przy kropie 600 chyba widoczne są piksele. Nawet 400 dopiero na pierścieniach. 250 możemy zostawić. Niedługo soczewka Teleview Barlow dwukrotny. Przynajmniej, albo i trzykrotny. Do Jowisza. Ładny Saturn dziś. Wróćmy do światła widzialnego. Albo UHCS. O, właśnie.
Nic specjalnego. W świetle widzialnym będziemy mieli dyspersję, rozbicie barw. Powinniśmy użyć korektora dyspersji. Jakieś pasma się pokazują. Tutaj widać ciemniejsze pasmo na tle planety. A wcześniej XYZ chyba pytał o ten cień. I ja powiedziałem, że myślałem, że wydaje mi się, że chciałeś zadać inne pytanie. Mianowicie, kiedy będzie widać cień pierścieni na tle Saturna? I to raczej... nie jest jeszcze widoczne. Nie, ten cień chowa się za pierścieniami, ale w przyszłym roku. W przyszłym roku ciągle za pierścieniami. To dopiero jak będzie 2025. I pierścienie ustawią się... Ziemia zakrywa. To nie jest takie łatwe w zaobserwowaniu zjawisko z Ziemi. Ale można zobaczyć, że na przykład 2026 tutaj. Listopad 2026, cień widoczny na planecie. Tutaj również. Grudzień 2025. Widzimy, że pierścień będzie niemal równolegle do obserwatora z Ziemi. Niemal zerowe nachylenie. Natomiast nachylenie względem Ziemi, a względem Słońca troszkę się różni i dlatego Słońce będzie pierścienie już mocniej podświetlać od dołu, niż my będziemy to widzieć z Ziemi i w grudniu 2025 będzie na niebie wieczornym Saturn wtedy. Tak, będzie widoczny dobrze na niebie wieczornym. Będą live'y z obserwacji cienia pierścieni na Saturnie. Jakieś tranzyty nawet. To Dion chyba będzie tranzytować Dionę, albo nie. To może być Tetyda, bo elongacja będzie już 97 stopni w okolicach kwadratury. To kto wie, czy to nawet nie jest cień Tytana. Raczej tak, raczej jest to cień Tytana. Czy to będzie widoczne? Bardzo trudno. Astrofotografowie, którzy przyłożą się do tego, planeciarze na pewno uchwycą. Bardzo rzadkie jest to, o ile w systemie księżyców Jowisza tranzyty zdarzają się często i zaćmienia, tak tutaj będzie to zjawisko rzadkie, ale do czego zmierzam? Rozmiary tych cieni są bardzo małe. Trzeba będzie mieć naprawdę perfekcyjny seeing, aby móc to rejestrować. No wyobraźcie sobie, że macie taki seeing w momencie tranzytu. Totalnie nie zarejestrujecie nic. Ale warunki obserwacyjne powinny być wtedy lepsze. I jeszcze w podczerwieni może być łatwiej. Ciekawe, jaka by była reakcja Płaszczaka, by dać mu spojrzeć przez teleskop, co by wtedy wymyślił.
Oni unikają tego. Nie mamy shadow banów, pyta Krzysztof. No mamy, to tylko taki ban jest na YouTubie. Pytanie, pisze Artemis, czy orientacja ułożenia rogalika Księżyca zależy od półkuli Ziemi, na której jest obserwator? Od wielu osób, które podróżowały na inne kontynenty, słyszałem takie spostrzeżenie. No oczywiście, że tak. Na równiku możesz widzieć w ogóle równolegle do horyzontu ułożony sierp Księżyca. To normalna sprawa. Włączmy Space Engine. Że uda się to w miarę szybko wyjaśnić. Tak, zdecydowanie astronomia powinna wrócić do szkół. Dla mnie jest w ogóle... O, słuchajcie, przerwa Cassiniego nam się klaruje. Na niektórych klatkach, w niektórych momentach staje się widoczna. Space. Teraz tak, w jakiej fazie mam tu Księżyc? W Nowiu. Dodamy mu troszkę wieku. Jesteśmy na Ziemi. Księżyc w jakiej fazie? O, już prawie pełnia. Nie, 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 musimy mu troszkę odjąć. Się z obiektem, tylko podążaj za obiektem. Czy on jest teraz tu? Nie. Okej, mamy taki księżyc.
I teraz z bieguna wygląda on tak. Dobrze byłoby mu jeszcze ustawić tak, żeby zachodził. Ale wraz z kiedy zmieniamy swoją pozycję na planecie, patrzymy na Księżyc z innej perspektywy. Tu akurat mamy dzień i nam się obraca ten sierp, ta półkula górą. Teraz już widzimy ją góry, z równika. Dalej wędrujemy. Może jeszcze za wcześnie. Na południe. Jest totalnie z drugiej strony. Tak samo w odwrotnej fazie byłby skierowany do horyzontu. Wracamy do czata. Czy będzie dzisiaj Jowisz? Chyba nie. Może będzie Księżyc, bo on już powolutku zaczyna być widoczny z mojej perspektywy, z mojej miejscówki obserwacyjnej. Poczekamy jeszcze chwilkę. Artemis, dzięki za tą symulację, trudno było mi sobie to wyobrazić. To też można o wiele lepiej pokazać. O tej porze już to zrobiłem tak na szybko. Pamiętaj, że stąpając po ziemi w różnych miejscach, tak naprawdę troszkę zmienia się twoja orientacja względem kosmosu. Pod jaką patrzysz. Jakie masz zdanie na temat misji na Europę lub Enceladusa i dostanie się do wód głębinowych pod ich grubą warstwą lodu w celu poszukiwania życia? Posiadasz jakieś własne rozwiązanie? O, wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe, ale nie wiem, czy dam radę teraz na to odpowiedzieć. Wymagałoby to większego zastanowienia. Tu już jest któraś godzina transmisji, więc jestem już lekko wyeksploatowany. W każdym razie cieszę się, że takie misje, to znaczy do Enceladusa nic na razie nie jest przygotowywane, ale mamy dwie misje do Europy. Jedna jest już w drodze, kolejna wystartuje już niebawem na pokładzie rakiety Falcon Heavy. Europa Clipper? O niej mowa, natomiast w drodze jest już Juice. Jakieś chmury nadchodzą z zachodu, już sprawdzam. Właśnie, przede mną jeszcze sprzątanie tego całego sprzętu. Muszę to zwinąć dzisiaj. Faktycznie nacierają chmury. Nawet pomimo tego, że nie będzie padać, to rozstawiłem się w takim miejscu, z którego będę musiał się usunąć. Coraz lepszy Saturn. To samo pomyślałem dokładnie w momencie, w którym zauważyłem twój komentarz, Sandarian. Wzbija się nad horyzontem, coraz lepiej widać szczegóły tarczy i tutaj tę odrębność zewnętrznych pierścieni. To właśnie przerwa Cassiniego nam ją generuje tu. Tak, Miłorad, ISS była widoczna.
Jak sądzisz, czy każde gatunki żyjące na Ziemi giną bezpowrotnie z czasem? To też jest pytanie, na które ciężko udzielić odpowiedzi. Wystarczy jedna porządna planetoida, żeby wszystko zginęło. Chyba, że nie o taki wariant ci chodziło. Tylko czy ewolucyjnie wszystko w pewnym sensie... To też są pytania wymagające dłuższych przemyśleń, a godzina jest już naprawdę późna. Brakuje mi astropogawędek. Przez to, że mamy tyle dobrej pogody w ostatnim czasie, to nie rozmawiamy sobie ode mnie z mieszkania. Ale spokojnie, przyjdzie i na to czas. Teraz nie narzekajmy znowu na to, że jest tyle dobrej pogody. Czy dinozaury zabiła kometa, czy zmiany klimatyczne? Najprawdopodobniej jedno i drugie. Kometa spowodowała zmiany. Niedługo będzie widać, że niebo jaśniejsze. Akurat All Sky nam tego nie pokaże. Teleskop położył się totalnie na kamerze. Ale Droga Mleczna jeszcze jest widoczna. W ogóle robiłem timelapse. Już go wyłączę. Zobaczę, czy się zapisał. Dziewiąty lipca, a wi jest. Zobaczcie, to jest nasz dzisiejszy live. Prasowany do... Czy to jest widoczne? Chyba nie. Nie pokazuje plików wideo. Wczytam go w takim razie. I wczytać też się nie chce. Dziwne to. Próbowałem pokazać ekran i nic nie chcę zadziałać z tych opcji. Wrzucę na fanpage jutro. Przyjdzie jesień, wrócą astropogawędki. Zgadza się. Piękny Saturn, ale skąd oni wiedzą, jaki on ma kolor, skoro my tego nie widzimy? Doskonale widzimy kolory Saturna. Akurat w tej chwili my oglądamy go w podczerwieni, więc nie ma koloru. Podczerwień nie ma koloru. Widzimy tylko światło podczerwone, które dociera do naszego teleskopu. Ale możemy obejrzeć Saturna w świetle widzialnym, no i sondy kosmiczne, czy większe teleskopy, czy miłośnicy astronomii fotografują Saturna już w świetle widzialnym. Możemy sobie na przykład wejść w zdjęcia Damiana Picza, choćby...
który fotografuje w świetle widzialnym planety, no i to są ich naturalne kolory, i to są kolory Saturna, Jowisza, Marsa. Są zdjęcia z Ziemi, miłośników astronomii. My akurat oglądamy w podczerwieni, dlatego tak wygląda. Czy zrobisz quiz o Słońcu? Może prędzej, później, prędzej czy później tak. Czy zapowiada się w najbliższym czasie jakiś patrostream? Tak, zapowiada. Będziemy musieli w końcu się spotkać znów. Było już dużo streamów na głównym kanale, więc patrostreamy to jest nazwa live'ów z patronami. Tak sobie to nazywamy. Dobrze, moi drodzy, jeszcze na chwilkę spojrzymy w stronę Księżyca. I to by było wszystko na dzisiaj, ale Księżyc wiem, że bardzo lubicie. Ciągle 512 osób i godzina 1:49. Najlepiej będzie, jak teleskop ustawię ręcznie. Zobaczcie, że teleskop jest tu. Tak nisko jest Księżyc. To jest wlot do tuby Frani. I mamy Księżyc dzisiejszy. Całkiem niezły seeing jak na taką niewielką wysokość księżycowe Apeniny. Zobaczmy, czy coś da się zrobić z ostrością jeszcze. Troszkę jakby lepiej. To jest najlepsza ostrość na ten moment chyba. Nie, jeszcze troszkę. Lepiej nie będzie.
ale i tak jest nieźle. Księżyc jest nisko nad horyzontem. Trochę sobie nad nim przelecimy. Popatrzymy krater Kopernika, krater Keplera. Pięknie widoczne. Czy Tycho jest jeszcze? Ten, o którym był poprzedni odcinek księżycowych zakamarków, jest. Krater Tycho. Już bez tych widocznych promieni charakterystycznej cechy, co aktualnie oglądamy, właśnie już nie Saturna. Tu mamy krater Tycho, wzniesienie centralne, na którym znajduje się ten 120-metrowy głaz, ale my tego nie zobaczymy, bo jest to poza zdolnością rozdzielczą naszego teleskopu. Krater na kraterze, tak to właśnie jest w południowej części księżycowej tarczy. Okej. Moi drodzy, co tam na czacie? Pierwsza 55. Chyba wystarczy dziś, prawda? Poobserwowaliśmy, popatrzyliśmy, porozmawialiśmy. Myślę, że wszyscy tutaj dobrze się pobawiliśmy. I sprawdzamy obecność. Kto przed godziną drugą? Jest tutaj z nami, widzę, 503 osoby w dalszym ciągu. Regina napisała: dzięki za Tycho. Cała przyjemność po mojej stronie. Czy to możliwe, żebym gołym okiem dojrzał galaktykę Andromedy? Oczywiście, Mariuszu. A kto jest? Leszek, Timek, Naker, Daniel, Playerek, Grzegorz, Kowalczyk, Paweł K., Acid, Nolik, Filip Zufla, jest Weronika Nowak, Artur Kujszczyk, Endio.pl, Gib Gimblantar, Art, Kamil Life, Opole jest, XYZ obecny, Krzysztof, Tomek Przygocki, Magdalena Ryndak, Marta, Sandarion Ragragul, Azden, Krzychard, Cornelia, Blanka, Astro Set, Maciej Pająk, Gruzja, Gruzja, Michael Skweres, czyli jeszcze konkretna ekipa, ale moi drodzy, wystarczy na dziś. Zresztą możecie chyba nawet zauważyć po mnie już delikatne zmęczenie. Powoli się ono wkrada, kiedy czuję się mniej efektywny. Wolę jednak transmisję zakończyć, aby was tutaj nie zanudzać. Kama obecna. Także kończymy widoczkiem Księżyca. Do niego jeszcze wiele, wiele razy będziemy powracać, więc dziś nie będziemy już studiować linii Terminatora. Mamy ostatnią kwadrę. Te ostatnie kwadry właśnie we wrześniu, w październiku będą bardzo wysoko o poranku widoczne w konstelacji Byka, Bliźniąt, Raka i wtedy sobie zrobimy poranną obserwację live Księżyca w ostatniej kwadrze. O, tutaj krater Platon jeszcze. To jest też ciekawe miejsce. O nim był znowu pierwszy odcinek księżycowych zakamarków. I momentami jest
ostro, ale trudno dojrzeć te malutkie powybijane kratery w jego wnętrzu. Nie wiem, czy widziałem donate'a od Pajakusa. Chyba nie. Dzięki ci wielkie. Artur pisze, stokrotnie dzięki za pogaduchy. Joanna pisze, było elegancko, czas do łóżeczka, dobrej nocy. Właśnie, lecimy, przecież przede mną jeszcze sprzątanie, zwijanie tego sprzętu. Więc gdzieś około 3:00 dopiero wskoczę do łóżka. No, tak myślę, jakąś godzinkę to potrwa. Marta siedzi do upadłego. Neno pisze, dobranocka. Timek, dzięki, dobranoc wszystkim. Okej, więc i ja się zmywam. Zobaczyliśmy Saturna. W końcu rozpoczęliśmy sezon 10 lipca. Na obserwację tej planety Jowisza jeszcze dziś nie, ale ja go widzę. I Frania też by go zobaczyła. Myślę, że tak. Okej, jeszcze minutka. Rozpoczniemy też z Jowiszem. Akurat tak się korzystnie ułożył, ale jest tuż nad budynkiem. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Jest jeszcze niżej niż Księżyc. Jeszcze się za słabo odsunąłem. Się zatrzymał teleskop na stoliku. Zobaczcie. Mamy Jowisza, mamy jakieś pasy. To jeszcze nie jest dobry czas jego widoczności. Widzimy też księżyce. Patrzymy w IR. Pas 850 nanometrów, przypominam. I z księżycami. Kto by się spodziewał, właśnie. Nawet ja nie. Dobrze, że oglądam z łóżka, spanie i obserwacje za jednym razem. Izabela, dzięki. No to go pokaż, właśnie. Teraz sobie czytam poprzednie. Czyli rozpoczęliśmy sezon na gazowe olbrzymy, zarówno na Saturna, jak i Jowisza. Pierwsze obserwacje za nami, był księżyc, były obiekty głębokiego nieba. Co do dzisiaj było tak przede wszystkim? Ta M16 mi się bardzo podobała.
nawet z filtrem UHCS i bez niego. Planetarka 7027, hantle pięknie się prezentowały, pierścień też. No i tak jakoś nam zleciała ta noc. Te 4 godziny. Niecałe jeszcze. Moi drodzy, teraz już naprawdę. Bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszej transmisji. Dziękuję patronom za ogromne wsparcie na platformie Patronite. Dziękuję wszystkim wspierającym poprzez super czaty. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na kolejnych transmisjach. Trzymajcie rękę na pulsie, bo live będą wpadały spontanicznie. Czasami widzę, że wtorek jest też zapowiada się dobrze, ale może wtedy właśnie spotkamy się z patronami. Pomyślimy nad tym. Co dalej? Środa, średnio czwartek. Oj, może live'ów nie być przez jakiś czas. Więc chyba astropogawędka. Może w weekend coś. Pomyślimy. No i odcinek. Gwiazdozbiór się robi. Dziękuję Natalka, dziękuję Mariusz. Dobrej nocy wszystkim życzę. Do zobaczenia. Cześć.